Komitet Nauk Pra i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesorem Jerzym Gąsowskim. Część 9. Badania archeologiczne w Sandomierzu i renesans Polski. Jednym słowem, bogata przeszłość, bogate wydarzenia. I jedyne badania, które były tam robione, to wynikały z okresu jeszcze międzywojennego. Mianowicie tam, na tym wzgórzu świętojakubskim, na najwyższym wzniesieniu, tam, gdzie było to miasto wymarłe, zbudowano dom księży emerytów. Duży budynek. I żeby ten budynek stał dobrze na tym sklepieniu, trzeba było je zniwelować, wyrównać. I przy niwelacji odkryto ogromne cmentarzysko, które było związane z istniejącym tam wcześniej kościołem świętego Jana. Jego lokalizacja jest trochę chwiejna, bo jego dzisiaj nie ma, ale w ogóle na tym wzgórzu był. I tam jest, ja się boję pomylić z pamięci, mówię około 150 grobów regularnie pochowanych, ale jest też jeden duży grób zbiorowy, prawdopodobnie z którejś z tych rzezi. Wrzucano ludzi do jamy po prostu bez ładu i składu i w ten sposób zapobieżono może jakiejś epidemii, czy już nie. Teraz, jeśli idzie właśnie o sprawy grobowe, jeśli już jesteśmy przy tym temacie, przyszło mi także badać posadowienie kolegiaty sandomierskiej, która jest dokładnie datowana i która chodziło o to, jak daleko sięgają fundamenty dla ewentualnych przyszłych badań przy kolegiacie. Ja wykonałem kilka takich wykopów, które według reguł pożądanych w takim przypadku nie powinny mieć prostopadle, dochodząc do fundamentu, więcej niż 1 metr. I rzeczywiście to na ogół się sprawdza. Ale przy tej okazji w każdym miejscu przy kolegiacie znajdowałem gruby pokład kości ludzkich. To znaczy kości, które były zmiażdżone, kolejno miażdżone tymi, którzy tam byli chowani. I podejrzewam, że to nie były ofiary tego pogromu tatarskiego, tylko to wynikało z pewnej zapomnianej już reguły średniowiecznej, która jeszcze w czasach późnorzymskich i we wczesnym średniowieczu obowiązywała w chrześcijaństwie. Mianowicie, że chrześcijanin powinien być pochowany w ten sposób, żeby kropla spadająca z dachu kościelnego lądowała na jego głowie. Czyli jakby nadal był poświęcany w ten sposób. I ja sądzę, że to nie wynik pogromu, tylko wynik tego, że każdy chciał być chowany w tym samym miejscu i że w końcu Sandomierz był ludnym stosunkowo ośrodkiem i prawdopodobnie, ja nie przesądzam, bo to były kilka było takich wykopów i wszystkie pokazywały taką grubą dość, ja nie wiem, no, sięgającą prawie metra grubości warstwę zbitych kości, bezładnie zbitych. Zupełnie. Poza tym badaliśmy jeszcze w rejonie związanym z nieistniejącym już kościołem świętego Piotra, tam gdzie jest takie gimnazjum, które się nazywa Gostomianum. Dobrze, jeszcze coś pamiętam w ogóle. I tam
odkryte zostały pozostałości takiego kościoła, fundamenty kościoła, który został rozebrany widocznie, żeby, no nie wiem z jakiego powodu, ale w każdym razie zostały tylko fundamenty kościoła i apsydy. I częściowo pod tym, pod tą podmurówką kościelną bywały groby też również, czyli znaczy, że to było też używane jako cmentarz. W każdym razie byśmy także prowadzili badania na tym wzgórzu świętojakubskim. Odkrywaliśmy ślady zamieszkiwania. Odkrywaliśmy także jeszcze jakieś groby. I muszę powiedzieć, że no jest to bardzo miejsce dziwne, dlatego że te kościoły, bo Dominikanie dostali ten kościół ceglany, który stoi tam, romański, ponieważ Dominikanie wszędzie, kiedy się pojawiali, to był świeżo założony zakon, wszędzie, gdzie się pojawiali, dostawali kościół parafialny, już gotowy. Ze względu na to, że ich zadaniem na takich terenach jak Polska było szerzenie wiary. I był to zakon żebraczy. Oni i Franciszkanie starali się zejść w lód, można powiedzieć, tutaj. I w ten sposób jakby zachęcać do siebie ludność miejscową. Z jakąś drewnianą miską, prawda, pojedzenie żebrali, to znaczy swoi ludzie. A prawda jest taka, że w XIII wieku, wtedy kiedy dochodzi do z jednej strony podziału na księstwa dzielnicowe, a z drugiej strony jest bardzo burzliwy rozwój i osadnictwa miejskiego i zaczyna się wtedy osadnictwo na prawie niemieckim. Bardzo dużo Niemców osiedla się na terenach Polski aż tak dalece, że w zachodniej Polsce były miasta, takie na przykład jak Toruń, załóżmy, czy inne, w których tylko w jednym kościele jedna msza była po polsku, ponieważ po polsku ci Niemcy nie rozumieli, a była ich większość. Tak zresztą rodzina Kopernika, tam się też znalazła ta gałąź niemiecka, czyli gałąź matczyna, że no dosłownie tak było, ale już wtedy, kiedy Kopernik zaczął działać, czyli w tym właśnie wejście w to odrodzenie, doszło do tego, że kultura polska zaczęła zwyciężać sama z siebie jakby. To znaczy zaczęło imponować osadnikom niemieckim to, że mogliby być Polakami, jeśli zechcą. I zechcieli, bardzo wielu zechciało. I właśnie wiele przecież nazwisk niemieckich do dnia dzisiejszego mogłoby, gdyby mieli dokumenty, wyśledzić się od tego czasu. Ten renesans polski jest zjawiskiem bardzo interesującym, dlatego że on powstał spontanicznie w związku z bogaceniem się społeczeństwa polskiego, w związku z tym, że ci Niemcy się spolszczali i tak dalej, i tak dalej. Ale ja muszę powiedzieć, że przeżyłem w Bydgoszczy, kiedy mieszkałem po wojnie, takie dziwne uczucie. Przepraszam, że odchodzę, ale to nie jest odejście od tematu. A mianowicie chodziłem na takie jeszcze przyspieszone kursy, żeby maturę szybciej zdać, bo tam miałem jeszcze pewne braki, tuż po wojnie. I tam chodziła również taka bardzo miła panienka, z którą się przyjaźniłem. Tak po prostu, bez żadnych niewłaściwych wspomnień. I ona kiedyś zaprosiła mnie do domu, który był w rynku. I co się okazało, że tam mieszkają jej rodzice i dziadkowie. Dziadkowie nie znają ani słowa po polsku,
a rodzice bardzo słabo mówią po polsku i ona z rodzicami mówiła po niemiecku. Natomiast w takim międzynarodowym sklepie z gazetami, który był w Bydgoszczy, to co dzień rano stała długa kolejka po niemieckie gazety. Czyli, że część Niemców nie dała się spolszczyć, ale to chyba dlatego, że Bismarck dodatkowo zaludniał Niemcami obszar tego Pomorza, że to nie było tak wcześniej, że to było wtórne zniemczenie. No myślę, że dzisiaj już wszyscy mówią po polsku. Poza tym służba wojskowa to też robi, że ta młodzież przecież musi znać polski, no i nauka, która jest po polsku na wszystkich szczeblach. Także ja wtedy mieszkałem w Bydgoszczy. Wiem, że znajdowałem jeszcze czas, pracowałem w jakimś biurze, znajdowałem czas na chodzenie do liceum sztuk plastycznych, mimo że już miałem maturę, bo tam wykładali profesorowie z Wydziału Sztuki z Torunia. Nawet słynne nazwiska, w tym słynni malarze i tak dalej. Także zanim zacząłem studia na Uniwersytecie Toruńskim, to miałem do czynienia już z ludźmi stamtąd. I w Uniwersytecie Toruńskim do tej pory nawet jest tradycja nauki nie tylko historii sztuki, ale konserwatorstwa sztuki. I to już było wtedy, kiedy ja tam zacząłem działać. I muszę powiedzieć, że bardzo mi się to przydało, bo chodziłem na niektóre zajęcia i chodziłem na bardzo dobre zajęcia z historii sztuki również. I zanim się przeniosłem do Warszawy. Czy w Warszawie też miałem bardzo dobrych profesorów. A więc tak to wyglądało.